ostatnimi czasy troszkę mało cię, jeśli chodzi o takie produkcje serialowo-filmowe. Czy coś szykuje się w najbliższym czasie? Czy może zrobiłeś sobie taką przerwę od takich projektów? Wiesz co, na tym to polega, że jeżeli coś przygotowujesz, no to jesteś zajęty i w związku z powyższym nie ma akurat ciebie na wizji. W tej chwili jesteśmy po 5. odcinku nowego serialu, który przygotowujemy dla pewnej telewizji. Za 3-4 dni zaczynam zdjęcia do kolejnych 2 odcinków. Wydaje mi się, że pierwsza transza powinna niedługo ujrzeć światło dzienne. Mam nadzieję, że będzie interesująca. Czyli ta ramówka raczej wiosenna czy jesienna? Tego jeszcze nie mogę powiedzieć, ponieważ nie jestem producentem tego przedsięwzięcia. Ja tam tylko gram. No właśnie, jeszcze a propos pomagania, ostatnio zorganizowałeś też cudowną akcję na swoim fanpage'u, mianowicie rozdawałeś, no tak mogę powiedzieć, czapki dla bezdomnych, dla tych, którzy marzną teraz w zimę. Skąd w ogóle taki pomysł, czy ktoś się do tego zachęcał? Powiem ci, że rzeczywiście magia internetu polega na tym, że w jak najszybszym czasie możemy dotrzeć do jak największej ilości ludzi. Problem polega na tym, że nie wszystkie formy trafiają w sedno. Parę dni wcześniej spostowałem zdjęcia, które mają ewidentnie dużo mniejszy zasięg, że się tak wyrażę, ale zdjęcia dotyczące naszego wielkiego remanentu, który przeprowadziliśmy w domu. Cały bagażnik rzeczy, naprawdę cały bagażnik toreb wypełnionych po brzegi ubraniami ciepłymi, tymi, które zakłada się pod kurtki, spodnie, czapki, skarpetki, to wszystko spakowaliśmy z moją narzeczoną Pauliną w torby i zawieźliśmy do miejsc, które przyjmują takie rzeczy. Ten post rzeczywiście nie doszedł do tak wielkiej ilości ludzi, ale post o czapkach spełnił dokładnie swoją funkcję. Zrobił dokładnie to, co miał zrobić. Dla mnie najważniejsze jest, że tak wiele udostępnień i tak wiele komentarzy jest przy tym poście, że ludzi to dotyka, ludzi to zaczyna dotyczyć i ludzie zaczynają otwierać swoje umysły i zaczynają wykonywać takie rzeczy. Te rzeczy, których nie nosimy i zalegają w naszych szafach, są tam i nikomu do niczego nie są potrzebne. Na pewno nie nam, bo jak zauważyliście, nie można mieć 10 czapek na głowie, ponieważ jest to całkowicie niepotrzebne. Wiesz, no przecież przyda się ta jedna. No. Tak, ale właśnie o to chodzi, że nie, jeżeli tu i teraz ci się nie przyda, to z niej zrezygnuj. I bardzo się cieszę z tak pozytywnego odzewu. Jestem cholernie z siebie dumny, że udało się taką akcję przeprowadzić. To nie koniec oczywiście. Staram się to robić, odkąd mam oczy otwarte na to, co się dzieje dookoła nas. Jeżeli wszyscy będziemy mieli otwarte oczy, to pomaganie będzie przychodziło dużo łatwiej.